Czerwam, tutaj analogowy szum, a dzisiaj pokażę Wam, jak nie robić kanału archiwistycznego. Za przykład weźmy kanał Michał Z, który jest chyba najbardziej bezsensownym kanałem o tematyce archiwistycznym, jaki w życiu widziałem. Oczywiście mówię o telewizyjnej archiwizacji. Dlaczego ten kanał jest bez sensu? A to dlatego, że Michał wstawia riposty nagrań innych użytkowników, ale jeszcze przed tym sztucznie przerabia te nagrania, aby były w 50 FPS-ach. I co najgorsze, zamiast podać źródło, to w opisie jakby sugeruje, że to jego nagranie z DVD. Na przykład, film z oficjalnym startem kanału ATEM Rozrywka jest kopią filmu od naziemna.info. Można poznać po tym, że filmy są w tej samej jakości i że początkowa plansza w obu filmach trwa 5 sekund. Oczywiście nasz sprytny Michał postanowił nagranie przerobić, sztucznie podbijając do 50 FPS-ów. Jeszcze skrócił nagranie o jakieś 10 sekund i przeskalował fragment programu do formatu 4:3. W ogóle jeszcze znalazł się kolejny i tym razem najmocniejszy dowód na to, że nagranie jest kopią. Otóż według opisu filmu nagranie zostało nagrane na dekoderze multimedii. Oczywiście w cudzysłowie. Nagranie jest z sierpnia 2012 roku, a kanał ATM Rozrywka do multimedii trafił dopiero w grudniu 2012 roku. Więc XD. Update. Po komentarzu użytkownika Piwko Ciemne, Michał zmienił opis, zmieniając w opisie dekoder z multimedii na DVB-T i wyjaśnił to tym, że coś mu się pomieszało. Chociaż i tak widać, że napisał to tylko dlatego, żeby zatrzeć ślady tego, że skopiował nagranie. I kolejnym przykładem niech będzie nagranie Minimin z 25 listopada 2009 roku. Ten film to tak naprawdę montowane dwa nagrania użytkownika Identerek. Oczywiście sztucznie przerobione na 50 fps. W opisie nie ma źródła, bo tak, w ogóle po co źródło podawać? Ale zamiast tego mamy ciekawą informację. Wiem, że to samo ma Identerek, ale ma podzielone nagranie, a drugi plik był w 480p i 25 fps-ach. Nagrano podczas bajek. No i tutaj bajki. No i jeszcze co najlepsze w tym opisie to jest tutaj zdanie: łamanie praw autorskich na tym kanale nie jest zamierzone. Łamanie praw autorskich nie jest zamierzone. Ale i tak umyślnie bierzesz czyjeś nagranie, przerabiasz je i wstawiasz na YouTube, pisząc w opisie, że nagranie pochodzi z twojej kolekcji. No, nieźle. Oczywiście nie mówię, że przerabianie nagrań jest złe, nawet w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w artykule drugim jest napisane, że opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Czyli przeróbki i tak dalej są legalne. Ale w tym samym artykule jest napisane, na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Czyli jednak należy podać źródło utworu, którego przerobiliśmy. A Michał nie dość, że tego nie robi, to jeszcze próbuje wymawiać, że nagrania są jego. No, troszkę nieładnie, typiarzu. W ogóle co najśmieszniejsze, sam przyznał się do tego, że jego filmy to kopia. Czemu jesteś na Jajecznica TV? Bo Jajecznica TV straci mój sekret. Jaki? Że moje nagrania z multimedii są skradzione z internetu. Czyli okej. Okay. No trochę nie okej. Okay. I pomimo, że jakby Jajecznica zdradził ten jego sekret, w cudzysłowie, choć to już było jakby, jeśli dla każdej zdrowomyślącej osoby jest to oczywiście oczywiste, wystarczy poszukać. Pomimo, że jego sekret został jakby ujawniony na światło dzienne, to jednak on nadal nie zakończył kopiowania i robi to samo do teraz. I chciałbym nadmienić, że mój film nie ma na celu obrażania Michała, a tylko chciałbym uświadomić mu, że plagiat jest rzeczą, którą należy tępić, tak? Bo w sumie plagiat jest, no, karalny. I dobrze, tutaj możemy zakończyć ten materiał. Oczywiście możecie wyrazić swoje zdanie na ten temat w komentarzach. Dziękuję za uwagę i na razie.